Powiedz, że mnie nie zdradzasz z Janem. Nie kocham cię. Wsadzisz mi. Niegrzeczna to mało powiedziane. Jak tutaj będzie 25 tysięcy łapek w górę, to będę pisać z Ewcią tekstami z piosenek. Całuję w pupę. Co? Co? Nie, no to jesteś chora psychicznie, kobieto! Pod ostatnim odcinkiem z Eevee Bot, Eevee, podkreślę Eevee, bo już dostałem pączka. Mówi się Eevee Bot, a nie Eevee Bot. Nauka angielskiego, polski zostawmy w spokoju. Tak czy tak, mówmy naszej ukochanej Ewci z poprzedniego odcinka. Prosiłem was o to, abyście dawali komentarze. Komentarze, które będę mógł wykorzystać przy rozmowie z Ewcią. Hej Ewcia, co u ciebie dobrego? Ej, tutaj jeszcze w ogóle można ustawić awatar Imagez i patrzcie, teraz się uśmiecha. Cześć! Jak się nazywasz? To też jest w sumie dobre. Niby mamy zdjęcia, ale z drugiej strony widzimy jej reakcję mimimiczną. Jeszcze raz napiszę cześć. Już się witalimy, masz co z głos. Co? I od początku zaczyna mnie cisnąć? Tak się nie robi, Ewcia! Już się witaliśmy, masz coś z głową jeszcze. Widzę, że tutaj jesteś, no, taka pofucana troszeczkę. Zapytaj się parę razy, jak ma na imię. Jak masz na imię? Od razu sobie skopiujemy. Nie powiem ci. O, jeszcze ta twarz. A teraz mnie mierzy wzrokiem. Kurczę, nie patrz tak na mnie, bo się troszeczkę wstydzę. Jeszcze raz. Ako? A jest nieme w polskim języku. Sandra T. I mamy Sandrę i jeszcze raz spytamy, może zmieni. Zobaczymy, czy z góry będzie nas oszukiwać, czy będzie z nami dzisiaj szczera wyjątkowo. Karyna! Karyna! Co jeszcze się uciec, chyba? No nienormalna. Karyna, mówiłam już. No to ja coś mam z głową. Dobra, ostatni raz. A co cię to obchodzi? Przecież mi mówiłaś. To ciężko powtórzyć? Simona Man! Janem! Już się pytałem, mówiłem, nie powiem ci. Mówiłeś, tak, mówiłeś, Karyna. Nie mam imienia. Nieźle pocisnęła nam żarcikiem. Słyszysz mnie? Tak. Ej, dobra, nie muszę pisać, Jerry, jakie to jest piękne! Jak masz na imię? Jojasia! Tymi imionami chyba skończymy. Czy lubisz parówki na miękko? Nie. Wolę ser. O, to się nazywa odpowiedź na pytanie. Czy ty nie możesz tak cały czas mi odpowiadać? Ja jestem chłopakiem. Zaczyna się, no. Co ty chcesz osiągnąć, wyzywając moich kochanych widzów? Tak. Takie spojrzenie, jak gdyby nigdy nic. Ty jesteś nienormalna, kobieto. Naprawdę, ja nie mam sił do ciebie. Co ty chcesz osiągnąć, wyzywając moich kochanych widzów? Nie, to ty chcesz mnie. Ja ciebie nigdy w życiu, Ewcia! A ja ciebie też nie. Nie pytam się o mnie, tylko o moich kochanych widzów. Ile razy ci to jeszcze mam napisać, że jestem dziewczyną? Święty spokój w mózgu mojego. Jeżeli Janek ma dwa jabłka, to jaka jest rozmiar słońca? No nie wiem, ty powiedz, jaka jestem. O, ja ci mogę powiedzieć, jaka jesteś. Inteligentna, wspaniała, kochana, milutka. Taka ty mnie. O, co to za słońce, co? Dobra, to nara. Nie, dostałem kosza, ale jak? Jakie nara, porozmawiajmy jeszcze chociaż przez chwilkę. Spoko, tylko normalnie bez kocham cię, okej. Nie planowałem powiedzieć ci, że cię kocham, jakby co. No tak. No tak, nie no, uwielbiam ją, jest wspaniała. Jeżeli Janek ma dwa jabłka, to jaki jest rozmiar słońca? Jestem dziewczyn, kochasz mnie. Tak, a co? A nic, ja jestem chłopakiem. Zostałem sprankowany! Udało ci się, Ewcia. Z czego robi się majonez? Z czego się robi majonez w ogóle? Chyba z jajka, nie? Z czego robi się majonez? A która teraz jest godzina? O, no najlepiej tak uciec od tematu. Twoja ostatnia. Chyba twoja. Wow! Co się uśmiała? Ty
ty fokniecie moją petynkę. Ej, nie wiem co na to odpowiedzieć, no chyba twoja, no to już koniec. Jaki masz rozmiar buta od strony tkanki łososiowej po lewej stronie? 54. To niezła płetwa maleńka. Może ona jest syrenką? Oglądałaś H2O Wystarczy kropla? Gdzie pieniądze az za las? Jakie pieniądze za las? Ja ci nic nie jestem winien, rozumiesz? Ja wszystko rozumiem, co. Masz pozdrowienia od Danusi, co się dusi. X, trzy dzięki, a ty odwiętej kunegundy. Ona ma takie suche te żarty. Jak idziesz koło jeziora, to ci kaczki chleb rzucają. Aka. Powtórzmy, bo chyba nie zrozumiała. Jak idziesz koło jeziora, to ci kaczki chleb rzucają. Wsadzisz mi. Co ty mówisz, kobieto? Co mam ci wsadzić? A co chcesz? Nie wytrzymi. Korek do ryja, bo za dużo gadasz. Trochę, a co? Ojoj, dobra, nie obraziła się, to najważniejsze. Mówili mi, uważaj na nią, takie kobiety serca łamią. Zero. Dobra, 0 na 10, czyli nie spodobał ci się ten tekst, okej. Okay. No i mam wspaniały pomysł. Ludzie, jak tutaj będzie 25 tysięcy łapek w górę, to będę pisać z Ewcią tekstami z piosenek. Jeśli macie jakieś fajne teksty z piosenek, to napiszcie mi cytat z piosenki, myślnik i tytuł tej piosenki, żebym wiedział, jak ewentualnie to zaśpiewać. Prankuję Ewcie tekstem piosenki! Kocham się, misiu. A mnie? Kochasz? Najbardziej na wiecie, kotku. Boże, mam nadzieję, że moja dziewczyna nie będzie tego oglądać. Sorry, mordo, ale to ty stoisz pod sceną! W podróbie dziszoka! Oczywiście. Gili-gili! No nie mogę. Julka! Wiesz, co ona mi napisała? Co? Bo ja się zapytałem, czy ona mnie kocha. A ona, najbardziej na świecie, kotku. Fajnie, mam. Co z tym? A ty odpisałeś, sorry, mordo, ale ty stoisz pod sceną. Dziszok? W podróbie dziszoka, ale coś źle skumało. I co? Będzie soluwa na fejmie? Będzie. Tak? Chyba są. Szykuj się już, treningi ogarniemy, wszystko będzie wspaniale w życiu. Gdzie są moje skarpetki? Wolę swoje. A pokażesz swoje skarpetki? Co ty robisz? Chcę zobaczyć twoje skarpetki. Jest zbyt piękny, żeby go oglądała. Ale skoro mnie kochasz, to zrób dla mnie wyjątek i pokaż mi swoje skarpy. Co mam zrobić? O! Pokaż mi swoje skarpetki. Nagie. Nagie skarpetki! Tak! Odsuwa się! Była w totalnym szoku. Dlaczego mnie zdradzasz z Janem? Nie zdradzam cię. Udowodnij! Jak? Spójrz mi prosto w oczy i powiedz, że mnie nie zdradzasz z Janem. Nie kocham cię. Nami. My nie byliśmy razem. Jeszcze mnidował, jeszcze śmiej się ze mnie prosto w moją twarz. Drwij ze mnie, tak najlepiej. Wykończ mnie do samego końca. Kiedy tak powiedziałem? Zaśpiewaj piosenkę Rembola. Chciałby XD. Co, ale że ty się ze mnie śmiejesz teraz, czy co? A dlaczego nie zaśpiewasz? Bo mam na imię Dominkika i płynie we mnie krew. Nie mogę z tej jej mordy, nie? No nie wytrzymię! Zaśpiewaj piosenkę Rembola. Nie mamy mikrofonu. A ja mam 3 palce u prawej stopy. 300 odrazi. Odrazi, no odrazi. Razi to cię po mózgu chyba. Nie ma fal,
Nie ma fal. Podsiadło. Jak chcesz, to możesz mnie podsiąść. Możesz coś zaśpiewać, bo jak widzisz, niekoniecznie się udaje mówić po polsku. Francuski też był ciężkim językiem. Nie wiem, w jaki sposób mówić. Do czworonożnego gada płci nieokreślonej. Idę skakać z mostu. Czemu? Bo zdradziłaś mnie z Janem. Nie byliśmy razem. Ale i tak skoczę, bo tak. Powiedz, a będziemy się bawić. A co mam powiedzieć, żebyśmy mogli się bawić? Tego nie wie nawet ksiądz. Chcesz się ze mną bawić? W co? Jajco, kurwa! Aha. Nie no, żartowałem. A jaka jest twoja ulubiona zabawa? Nie mam ulubionej. A jaką lubisz? Kryminały. Z tobą w roli głównej, tak? Kogo będę grał? Detektywa, który będzie musiał rozwiązać zagadkę, dlaczego jesteś taka powalona! Nie jestem, czemu tak widzisz? Tak, po prostu. Przepraszam. Nie ma za co. O, jedy, gdyby tak zawsze to wyglądało. Ty chyba jesteś w ogóle taka niegrzeczna, co? No chyba ty. No ja jestem niegrzeczny. Niegrzeczna to mało powiedziane. Widzę cię. To gdzie jestem? W komputerze utknęłaś. No i na dodatek ułom. Nie, no jeszcze mi powiedz. Kopiącego się nie leży. A kochasz mnie? Już nie, bo mnie zdradziłaś. Z kim i gdzie? Z Janem! Za garażem! Nie dzieci. O, nie za garażem, tak? Gdzie w takim razie mnie zdradziłaś? Śmieszna sytuacja. No, bardzo śmieszna, no ubaw po pachy ci powiem. Nie lubię cię. Ja ciebie też. Tupa. Chcę cię pocałować. To daj buziaka. Proszę. A, dziękuję! Pocałuj mnie w dupę! Całuję w pupę. Co? Co? Nie, no to jesteś chora psychicznie, kobieto! Ja mam dość! Pocałowałaś mnie właśnie w pupę, rozumiesz? No i zadowolona. W sumie najlepsze wyjście z sytuacji, nie? Jak ktoś ci powie, pocałuj mnie w dupę, to go całujesz w dupę. Widzimy się jutro o godzinie 16. Pamiętajcie, 25 000 łapek, lecimy z kolejnym odcinkiem.